czwartek, 6 czerwca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. To już ostatni gwizdek dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego na przekonanie do siebie wyborców. Pociąg do Europy wiezie sporo kandydatów, do Strasburga nie dojadą wszyscy. Komu przydadzą się spakowane walizki? Dowiemy się na początku tygodnia. Paweł Jędrusik. Poseł Mirosława Nykiel z Koalicji Obywatelskiej do wyborów idzie z hasłem: Europa jest kobietą! Ale jeśli dla kogoś to za mało, to Nykiel zapewnia, że w Parlamencie Europejskim zadba m.in. o obronność Polski. Mamy tutaj w Polsce bardzo wiele firm, które się znają na zbrojeniówce, potrafią produkować różne sprzęty militarne. I ja będę apelować, będę o to zabiegać, żeby tu w Polsce wykorzystać ten potencjał. Potencjałem jest też internet i to tam swoją aktywność w ostatnich dniach przenoszą politycy, wśród nich Borys Budka. Tata, co robisz? Ściągam mamę z płotu i zabieram do domu. A Borys Budka mógłby ściągać pomysły na kampanię od swojej żony, bo przecież ta wybory samorządowe w Gliwicach wygrała. Łukasz Kochut z kolei podczas tej kampanii sporo zwiedził. Kilka tysięcy kilometrów za nami, dziesiątki tysięcy uściśniętych rąk, bo tak mogę powiedzieć, bo od 6 tygodni jestem na szlaku i byłem wszędzie. Byłem od Żywca po Częstochowę, wszystkie śląskie miasta, wszystkie miasta Zagłębia odwiedzone. Dziś z kolei zabiegał o głosy wyborców na targowisku w Rudzie Śląskiej i rozdawał ulotki na temat języka śląskiego, a w zasadzie decyzji prezydenta w tej sprawie wraz ze Śląską Ferajną. Tak naprawdę nigdy się nie gańbił tego, że jest ze Śląska, że jest Ślązokiem, że go do po śląsku, że festo untersztycuje, podkreślał, że nie ma gańba być z mniejszości śląskiej. Lewica do Bytomia przywiozła dom, ale z kartonu, no bo na rynku nieruchomości ciągle są problemy, a Adrian Zandberg apelował do rządu. Panie premierze, już najwyższy czas umieścić tak zwany program Kredyt 0% tam, gdzie jego miejsce, w archiwum nieudanych pomysłów Platformy Obywatelskiej. Bo zdaniem polityków lewicy taki program tylko napędzi ceny mieszkań, a pomysły jak rozwiązać problem ma Maciej Konieczny. Tak jak zbudowaliśmy w Polsce drogi za pieniądze unijne, tak samo możemy zbudować dostępne, samorządowe mieszkania na wynajem. Dlatego idziemy do Parlamentu Europejskiego z bardzo konkretnymi pomysłami. Po pierwsze, Europejski Fundusz Mieszkaniowy. A po drugie, nieoprocentowane pożyczki dla polskich samorządów z Banku Inwestycyjnego. I o ile to przedostatni kampanijny dzień, to trzeba powiedzieć wprost, mimo pomysłów i obietnic, ta kampania była po prostu nijaka. Na pewno jest to podyktowane już jakby w krótkim czasie trzecią lekcją i pewnie tą kwestią jednak mimo wszystko zaangażowania, szczególnie zaangażowania finansowego tych partii. A może po prostu politycy poczuli się jak my, zwykli obywatele, po prostu zmęczeni. 2 miliony na promocję języka śląskiego i śląskiej kultury od polskiego rządu. Taką decyzję przekazała dzisiaj ministra edukacji Barbara Nowacka, która uczestniczyła w spotkaniu z młodzieżą w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Choć prezydent Andrzej Duda ustawy o języku śląskim jako regionalnym nie podpisał, rząd nie odpuszcza i składa Ślązakom obietnicę wsparcia. Fatima Orlińska. O tym, że Ministerstwo Edukacji szuka rozwiązania, które wsparłoby promocję kultury i języka śląskiego, mówiono już końcem maja, kiedy prezydent Duda zawetował ustawę o języku śląskim. Tydzień później właśnie na Śląsku szefowa resortu przekazała, że rząd premiera Tuska obiecane wsparcie zapewni. 2 miliony złotych, które w budżecie na ten rok były zabezpieczone na poczet realizacji założeń ustawy, trafią bezpośrednio na Śląsk. Pan prezydent nie będzie decydował w taki sposób o budowaniu tożsamości. My wiemy, że ona jest, wiemy, że potrzebuje wsparcia, wiemy, że język śląski istnieje. Nawet pan prezydent jakby krzyczał najgłośniej, temu nie zaprzeczy. I pieniądze, które przeznaczyliśmy na wsparcie języka śląskiego, będą przez pana ministra finansów wnioskowane o przekwalifikowanie na wsparcie kultury i tożsamości śląskiej. I te pieniądze zostaną na Śląsku. Tak przygotujemy programy, żeby dokładnie działały na rzecz tego, czego miały działać. Budowania języka śląskiego, tożsamości śląskiej, kultury śląskiej. Bo jak podkreśla przedstawicielka rządu, różnorodność Polski jest jej siłą, a nie zagrożeniem. O potrzebie budowania śląskiej tożsamości mówili podczas spotkania z ministrą i śląską kuratorką oświaty również młodzi ludzie. Wojewoda Marek Wójcik podkreślił, że takie spotkania odbywają się regularnie i nie pierwszy raz wybrzmiewa potrzeba nauka języka śląskiego.
pytają o edukację regionalną, to jest temat, który jest dla nich po prostu ważny. Więc język śląski, edukacja regionalna to nie jest tylko temat stowarzyszeń, które od wielu lat walczą o uznanie języka śląskiego, ale to jest też temat na przyszłość, temat młodych ludzi, którzy dziś mają kilkanaście lat i po prostu chcą uczyć się języka śląskiego w swoich szkołach, chcą języka śląskiego używać. 2 miliony złotych dobrze wykorzystamy w tym roku właśnie na edukację regionalną, na naukę języka śląskiego, na przygotowanie w przyszłości nowych nauczycieli, którzy będą mogli również uczyć języka śląskiego. Język śląski, gdyby prezydent ustawę podpisał realnie do szkół, mógłby wejść we wrześniu przyszłego roku. Temat z pewnością powróci po najbliższych wyborach prezydenckich. Region ma czas na przygotowanie się do wsparcia edukacji, ale i pracę u podstaw, czyli przekonanie części społeczeństwa co do słuszności uznania języka śląskiego za regionalny. Na przełomie września i października będziemy serdecznie Państwa zapraszać na przystanek Śląsk w Warszawie. W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja takiego kulturalnego projektu. W tym roku chcemy również w uzgodnieniu z prezydentem Trzaskowskim pokazać Śląsk w Warszawie. Będzie Godej do mnie, będzie Kolonek, Byk, Mianują Miechanka, będą Rajzy, będzie Daria ze Śląska, będzie fest, uciecha. Według danych spisu powszechnego z 2021 roku narodowość śląską deklaruje ponad 500 000 osób. Z kolei posługiwanie się językiem śląskim ponad 400 tysięcy. Trybuny dla 15 tysięcy kibiców, hala widowiskowo-sportowa z blisko 3000 widownią, 2 pełnowymiarowe boiska szkoleniowe oraz parking dla kilkunastu autokarów i kilkuset samochodów. I choć trzeba będzie jeszcze na to chwilę poczekać, z dnia na dzień widać postępy w budowie tak długo wyczekiwanego stadionu miejskiego w Katowicach. Wkrótce zagra na nim GKS Katowice. Magda Sincewicz. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzień dobry, Panie Prezydencie, Panie Prezesie. Serdecznie Państwa witamy na tym obiekcie, który jest już na ostatniej fazie kończących robót. Wszystko po to, by pokazać, gdzie niedługo będziemy przeżywać sportowe emocje. Po 19 latach GKS Katowice jest w Ekstraklasie i teraz mam nadzieję, że nowy stadion będzie im sprzyjał w sukcesach w tej Ekstraklasie i na długie, długie lata utrzyma się w Ekstraklasie, a i powalczy może o najwyższe trofea. Teraz będzie miał ku temu lepsze warunki. Choć widać tu jeszcze piach, to pod koniec lata ma być murawa. Budowa idzie zgodnie z planem. 30 sierpnia będzie koniec 99% budów wykonane, wynikające z kontraktu. Dojdą jeszcze prace, które będą dodatkowe do tego zakresu wykonawczego, które potrwają do października. Są to prace wykończeniowe, już nie mające istotnego wpływu na funkcjonowanie obiektu. Obiektu, na który tak długo czekano. W 2020 roku Katowice kupiły teren pod przyszłą inwestycję i ogłosiły przetarg na budowę. Umowę z głównym wykonawcą konsorcjum NDI podpisano rok później. Budowa rozpoczęła się 14 października 2021 roku. To serce rośnie wraz z postępami pracy tutaj na tym stadionie miejskim, na którym będzie grała nasza ukochana Gieksa. Rzeczywiście myślę, że to będzie wielka wizytówka Katowic i przede wszystkim arena wielkich wydarzeń sportowych. Już wiosną przyszłego roku Gieksa zagra tu z legendami polskiej piłki. Legią Warszawa, Pogonią Szczecin, Śląskiem Wrocław czy Widzewem Łódź. Krzysztof Respondek ma swoją szkołę. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tarnowskich Górach to pierwsza w Polsce szkoła, która w ten sposób postanowiła uhonorować aktora ze Śląska i tym samym zachować o nim pamięć dla kolejnych pokoleń. Fatima Orlińska. Od śmierci Krzysztofa Respondka mija pół roku, a ból po utracie przyjaciela wciąż jest tak samo żywy jak kilka miesięcy temu. Mówił dziś Krzysztof Hanke, wieloletni przyjaciel zmarłego w grudniu aktora i kabareciarza ze Śląska. Żywa będzie również pamięć o Krzysiu, jak zwykli nazywać go najbliżsi, dzięki temu, że został on właśnie oficjalnie ogłoszony patronem ośrodka szkolno-wychowawczego w Tarnowskich Górach, który w tym roku świętuje swoje 60-lecie. Taki dzień jak dzisiaj to przypomina wszystko. Przypomina te tysiące kilometrów wspólnie przejechanych, te tysiące występów, wszystkie rozmowy. To kiedy zobaczyłem prezentację o Krzysiu Respondku, to wszystko jak żywo stanęło mi przed oczami i to nie jest łatwa sprawa, żeby teraz wyjść, przeciąć wstęgę i no i nadać imię szkole Krzysztofa Respondka. Poprzez takie właśnie
instytucję, jak szkoła, która będzie miała imię Krzysia Respondka, to właśnie to spowoduje to, że ta pamięć będzie wieczna. Tak jak żywe są emocje, których dziś podczas nadania szkole imienia nowego patrona nie brakowało. Wzruszenia nie krył nikt. W końcu to Tarnowskie Góry były miejscem, w którym znany i lubiany aktor urodził się i przez lata mieszkał. Nieprzypadkowo to również ośrodek szkolno-wychowawczy zdecydował się na nadanie szkole jego imienia, ponieważ Krzysztof Respondek podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną placówki odwiedzał bardzo często. Był przyjacielem naszej szkoły. Przychodził do nas na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, artystyczne. Zawsze robił to z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem i zawsze bezinteresownie. Nasze dzieci uwielbiały słuchać jego piosenek, uwielbiały jego żart, humor. To on im dawał nadzieję na ich życie lepsze. Cała społeczność szkoły głosowała, i rodzice, nauczyciele oraz uczniowie, pracownicy obsługi i administracji. Także no był to jakby niepisany, ale no, najlepszy kandydat. Inicjatywa nadania szkole imienia Krzysztofa Respondka była oddolna, jednak uchwałę w tej sprawie przyjęła na ostatniej sesji poprzedniej kadencji Rada Powiatu Tarnogórskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 z 25 radnych. Wszyscy obecni podczas sesji za pomysłem opowiedzieli się jednogłośnie pozytywnie. Jak mówią dziś przedstawiciele powiatu, to dlatego, że Krzysztofa kochali wszyscy. Człowiek, który zarażał optymizmem, ciągle uśmiechnięty i tym uśmiechem, tą radością powodował, że każdy przy nim też był uśmiechnięty. Nie znałam chyba bardziej pozytywnej i optymistycznej osoby. No przede wszystkim jego wizyty w szkołach, oddolne inicjatywy, ta radość, którą powodował między innymi tutaj w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie te dzieciaki potrzebujące potrafiły naprawdę pokazać swoją radość, no było to niesamowite. Ośrodek szkolno-wychowawczy w Tarnowskich Górach to pierwsza w Polsce placówka, której patronem został Krzysztof Respondek. Mamy nadzieję, że inni pójdą naszym śladem, mówili w czwartek zaproszeni goście, pośród których byli bliscy i przyjaciele zmarłego w grudniu artysty. Wiadomo nie od dzisiaj, że Katowice stały się areną e-sportowych rozgrywek. Wszystko za sprawą Intel Extreme Masters, które od lat przyciągają fanów z całego świata. Tym razem w Międzynarodowym Centrum Kongresowym pojawili się nietypowi fani gamingu i e-sportu. Bo nieważny jest tu wiek. Najważniejsza jest pasja. Magda Sincewicz. To pierwsza rzecz, którą zrobili wchodząc do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Przyjechali tu ze Szwecji. I choć nie robią tego od wielu lat, są bardzo ciekawi wirtualnego świata, bo jak zgodnie twierdzą, to on pozwala im zapomnieć o bolączkach tego rzeczywistego. Jesteśmy bardzo podekscytowani. To świetny pomysł na promocję gier. Uczenie ludzi, aby zrozumieli, że życie nie kończy się, gdy masz ponad 60 lat. Jak my wszyscy mamy. Jesteśmy więc zachwyceni. Everybody can play. Każdy może grać. Wszyscy naprawdę dobrze się bawimy i jest to dobre dla naszego zdrowia. Dobrze działa też na samotność, bo człowiek może siedzieć w domu i poznawać znajomych online. Miałem 75 lat, kiedy po raz pierwszy usiadłem przed komputerem i zagrałem w swoją pierwszą grę. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć coś nowego. Nie jest też za późno, by wziąć udział w wydarzeniu. Festiwal CGF potrwa do piątku. Mimo wystawiających się tu uczelni wyższych z całego regionu, impreza znacznie przekracza tradycyjne ramy edukacji. Przybyli mają szansę zetknąć się z innowacyjnym podejściem do kształcenia w branżach kreatywnych, takich jak gaming czy e-sport. Czeka na wszystkich CGF, czyli niezwykłe wydarzenie łączące i pokolenia, ale przede wszystkim skierowane do wszystkich fanów gamingu i nowych technologii. Tutaj będziemy rozmawiać o tym, jak zmienia się edukacja. Tutaj uczelnie będą pokazywały wszystkie swoje najnowsze techniki, których używają, żeby edukować młodych ludzi. Więc jeśli jeszcze ktoś nie znalazł pomysłu na szkołę wyższą, to jest świetne miejsce, by ten pomysł znaleźć. Znaleźć i wdrożyć w życie. Najpierw jednak można wszystko zapytać lub nawet przetestować. Jak widać chociażby po frekwencji tutaj na tej imprezie, nasze stoisko przyciąga ekranami, przyciąga grami, ale także promocją fajnych kierunków. Jeśli zatem ktoś zainteresowany jest gamingiem, e-sportem i nowoczesnymi technologiami, to wie, jaki obrać kierunek. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.